Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnych Tech Newsów. Dzisiaj trochę nietypowo, inaczej niż zawsze, mając na uwadze, że moje dziecko jest ze mną w pracy, w sensie w biurze, więc musimy podzielić trochę sobie tą przestrzeń. Natomiast przejdźmy do tego, co najważniejsze. I tych newsów związanych z nowymi premierami smartfonów, tego oczywiście jest bardzo dużo. Ostatnio Vivo, iPhony, teraz Mate za chwilę, OnePlus 8T, więc tych telefonów było dużo i są właściwie wszędzie dedykowane odcinki do tych telefonów. Natomiast to, co zbliża się również wielkimi krokami, okazuje się, że wcześniej niż do tej pory sądzono, bo na ogół to jest luty, marzec, ale możliwe, że w styczniu już poznamy Samsunga Galaxy S21. No właśnie, nie wiadomo, czy to będzie S21 czy S30, ciężko tutaj powiedzieć, natomiast wyciekły rendery bazujące po prostu na plikach CAD-owskich, więc nie są one w 100% jakby odzwierciedlające to, jak rzeczywiście telefon będzie wyglądał. Wymiary powinny być ok, natomiast może się oczywiście to różnić, jeżeli chodzi o materiały, o to, jak finalny będzie po prostu wygląd tych telefonów. No i przejdźmy sobie do Samsunga Galaxy S21 i to, co może wszystkich chyba ucieszyć, to fakt, że ma mieć ekran płaski, 6,2 cala. Dużo osób przez wiele lat ostatnio narzekało, że no te telefony nie mają płaskich ekranów, że właściwie tylko te średniaki, więc niestety nie mogli się zdecydować na konkretną markę czy konkretnego producenta z tego właśnie powodu. Teraz też nie ma być tak idealnie, że na przykład najmocniejsza wersja ma być płaska, czyli wersja Ultra, bo ona ma mieć delikatnie zakrzywione krawędzie, ale podstawowa S21 ma być właśnie płaska, ekran 6,2 cala. I ja uważam, że dla branży to jest bardzo fajne rozwiązanie, że mamy płaskie ekrany. Mnie zakrzywione niespecjalnie przeszkadzają, więc nie jest to dla mnie coś, co musi się pojawić w nowym telefonie. Zacznijmy od tego, że jest jedna rzecz, którą mocno poprawili, jeżeli faktycznie będzie tak wyglądał telefon jak na tych renderach, a mianowicie zagospodarowanie przedniego panelu. Pod tym względem, że rameczki są symetryczne i małe. Koniec z tą wielką brudką, która zawsze była, no, nawet w Samsungach w tych najdroższych ostatnich lat, więc to się zapowiada świetnie. Symetryczne ramki prawie, bo jednak górna i dolna belka są troszkę większe, ale są na tyle małe, że praktycznie nie będzie to zauważalne. Minusem jest niestety to, na co wielu czekało, a mianowicie, że kolejne modele właśnie od Samsunga będą miały już aparaty bezpośrednio pod ekranem. Nic z tych rzeczy, nadal będziemy mieli wcięcie, to mniejsze. Kolejne zmiany są z tyłu, no bo oczywiście nie wiemy nic o specyfikacji, może ten nowy Exynos się pojawi, który niby dużo lepiej sobie radzi w porównaniu chociażby do Snapdragona, chociaż znając życie, wolelibyśmy mieć wybór, tak jak przy S20 FE, nawet gdyby ten telefon był tam powiedzmy 200 zł droższy. Natomiast z tyłu te zmiany są, myślę, jeszcze bardziej interesujące, bo powiem szczerze, że tył mi się bardzo, bardzo podoba w Samsungu Galaxy S21, jeżeli tak ma wyglądać. Po pierwsze, widać, że ta powierzchnia albo jest również matowa, albo pod spodem jest faktura takiego niby szczotkowanego aluminium. Wygląda trochę tak, jakbyśmy mieli powrót do S3, tam było to tak dość mocno widoczne, czy Note 2. Wyglądało to świetnie moim zdaniem, wiadomo, wtedy mieliśmy plastik, ale jeżeli teraz będzie szkło, to finalnie może to prezentować się bardzo fajnie. No i są też dwa zabiegi, które bardzo mnie tutaj cieszą. Po pierwsze, ułożenie aparatu jest oczywiście w miejscu dobrze znanym, wszyscy tam mają aparaty, natomiast jest tu jakiś zabieg, który powoduje, że wygląda to jednak trochę inaczej. Jakby ta powierzchnia cała szklana nachodzi po prostu również na krawędzie. Nie wygląda to może symetrycznie, ale mimo wszystko coś tutaj kombinują, więc za to duży plus i chciałbym, żeby po prostu finalnie tak wyglądał ten telefon. I drugim plusem, o którym warto wspomnieć, jest wydzielenie diody doświetlającej właśnie z tej wysepki. Dzięki temu ona nie jest aż tak szeroka, tak duża i rzeczywiście wygląda to pod tym względem trochę lepiej. Aparaty pewno są klasyczne, tutaj w podstawowej wersji nie spodziewamy się peryskopu, więc myślę, że będzie po prostu szeroki, podstawowy i dwukrotne, czy też trzykrotne zbliżenie optyczne. Ale ogólnie wygląda to naprawdę bardzo ładnie i myślę, że telefon może się podobać. Nie, jeszcze nie, kochanie, jeszcze nagrywam, dobra? Jeszcze chwilkę, założę ci poprawnie. Ramki są bardzo zaokrąglone, chyba bym powiedział nawet, że bardziej zaokrąglone niż do tej pory. Trochę wyglądają jak iPhone'owe, przynajmniej z serii 11 czy tam 10S. Ale no, wygląda to bardzo dobrze. Wydaje mi się, że fajny pomysł na telefon. No i może mogę zobaczyć rzeczywiście dużo szybciej. Ale wyciekła również wersja S21 Ultra, która oczywiście ma większy ekran, nie 6,2, tylko między 6 a 7 i 6,9. Pewno bardziej zbliżony do 6,9, tak znając życie. I oczywiście wyspa z tyłu jest większa i tam będzie na pewno peryskopowy aparat. No i ten czwarty moduł nie jest jeszcze wiadomy, więc albo to będzie makro, albo detekcja głębi.
No nie sądzę, żeby nic innego. Najlepiej by było tak, gdyby było jak w Vivo, o którym mówiłem wczoraj, że mamy cztery obiektywy i mamy cztery ogniskowe, co jest świetnym efektem i świetnym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że również tutaj się tak pojawi i widać, że ten jeden z nich jest oczywiście peryskopowy, jest znacznie większy, więc no myślę, że klasyka gatunku, no i ta wyspa jest dużo większa naturalnie. Wyglądać to będzie na pewno dużo gorzej, chyba że będzie dużo mniej wystawało niż w przypadku S20 Ultra czy Note 20 Ultra. I kilka rzeczy na sam końcu, takich krótkich. Apple Watch SE, ten taki powiedzmy no super tani, ale też myślę dość mocno opłacalny, ma problemy z przegrzewaniem. Nie wiadomo, czy rozwiążą to za pomocą jakiejś aktualizacji. Ja zwracam tylko uwagę, że coraz więcej jest takich problemów, bo ja też na Watch OS 7 mam coraz gorsze wyniki na baterii. Wiadomo, że bateria ucierpiała już, ja mam serię 5. Natomiast no nic się nie poprawia. Byłem na becie, wróciłem do oficjalnej i nadal jest niestety dość przeciętnie. Druga informacja również o bateriach dotycząca nowych iPhone'ów. Maksymalnie 3700 prawie w wersji Max, co nie jest jakimś super wynikiem. Wiadomo, że to będzie trochę lepiej zoptymalizowane, że procesor Bionic 14 jest w 5-nanometrowym procesie technologicznym, ale jednak 2200 z kawałkiem w przypadku iPhone'a 12 mini to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Niby te wyniki mają być lepsze niż na SE 2020, który no zostawiłem go wczoraj naładowanego, już jest, leży rozładowany, a praktycznie nie był, no prawie w ogóle nie był używany, więc jest naprawdę dramat. Natomiast no sądzę, że będzie to wyglądało dość kiepsko, ale zobaczymy. I na końcu informacja o HTC Desire 20+. Przyznam szczerze, że nie wiem, co robi HTC, w sensie jakoś Sony się jeszcze stara, chociażby z tą Xperią 5 Mark II, bo uważam, że to jest udany telefon, poza jakimiś tam kilkoma błędami, będzie o tym w recenzji. LG też ma jakiś pomysł, na przykład na Winga, ma ten dual screen, a HTC ostatnio nic nie ma do zaoferowania, a myślałem, że to jest ta firma, która najbardziej jakoś wybije się z tej trójki, która sobie powiedzmy kiepsko radzi. I niestety Desire 20+, to jest telefon, który raz, że wygląda klasycznie, ma po prostu dużą baterię, może wygląda ładnie i tak dość efektownie w wersjach kolorystycznych. Natomiast cztery aparaty, z czego dwa są jakieś użyteczne, dwa są do makro i do głębi i oczywiście o niskiej wartości, więc nic z tego nie będzie. Podstawowy 48 ze światłem 1.8 i 5 megapikseli obiektyw szerokokątny, co oznacza, że te zdjęcia będą po prostu też bardzo kiepskie. Brudka na dole, dość duża notch w postaci łezki, co już dawno nie widzieliśmy w żadnych smartfonach. No i na końcu ta bateria 5000 mAh. No powiem szczerze, ja tutaj sukcesu nie widzę. Przy liczeniu z dolarów tajwańskich to jest 1200 zł, czyli podejrzewam, że w Polsce po tych wszystkich podatkach europejskich to będzie z 1450-1500. Przy Snapdragonie 720 ja tutaj nie widzę jakiegoś sukcesu, niestety. Dajcie znać, co myślicie, może znaleźliście jakieś lepsze newsy, powiedzmy, w tym tygodniu. W tym tygodniu będą, myślę, jeszcze dwa materiały takie premierowe. To na pewno zobaczymy, jak dalej. Tak jak mówiłem, problemem troszkę z nagrywaniem ostatnio jest to, że no więcej się muszę dzieckiem zajmować przez to, że nie chodzi do przedszkola i musimy jakby współdzielić troszkę tą przestrzeń tutaj, w której nagrywam. Dajcie znać, co myślicie. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.